Tego chyba jeszcze nie było, przynajmniej nie w sanatorium miłości. Wprawdzie w wieku, w jakim są kuracjusze, ma się przeważnie wyrobione zdanie i charakter na tyle, że jak się kogoś nie lubi, to tak zostaje. I tak na przykład w zeszłym sezonie nie wszyscy się polubili. Największy konflikt był oczywiście między Czarnym Ryszardem i jego współlokatorem Leszkiem, którzy za bardzo się różnili, żeby się dogadać. Leszek za głośno pikał na telefonie i za szeroko otwierał okno w pokoju. No wiecie, takie rzeczy są nie do przepracowania. Nie lubili się także Biały Ryszard i Marek, ale tutaj głównie chodziło o Małgosię, która obu panom wpadła w oko. W drugim sezonie od początku był lekki konflikt na linii Wiesia, Bożena. Ta pierwsza nie lubiła tej drugiej i ciągle jej dogryzała w pierwszej połowie sezonu. Mimo to, przez drugą część sezonu była w miarę zgoda, ale po programie Wiesia wróciła do hejtowania Bożeny. No ale te wszystkie konflikty były od początku i dotyczyły dwóch osób, o przeważnie zbyt różnych charakterach, żeby znaleźć choćby wspólną nić porozumienia. Jednak konflikt, o którym mówiłam wam kilka dni temu, to zupełnie inna para kaloszy. Jak wiecie, okazało się, i to zupełnie znienacka, że duża grupa kuracjuszy z drugiego sezonu nie znosi Iwony. Mocno pojechali po niej pod jej zdjęciami na Facebooku. Jest to o tyle szokujące, że wszyscy świetnie dogadywali się w programie i nawet kilka miesięcy po, kiedy miło komentowali swoje zdjęcia i wspólnie udzielali wywiadów. Jednak od momentu ogłoszenia, że nie będzie odcinka wielkanocnego, ponieważ jego nagranie nie będzie możliwe z powodu koronawirusa, wszystko się posypało. Najbardziej Iwonę atakował Waldek, który w programie przecież zabiegał o jej względy. Co pisał, wiecie, z filmu na ten temat. Okazuje się jednak, że na tym się nie skończyło. Fakt podłapał temat i zapytał tę dwójkę, o co chodzi. Waldek powiedział, że Iwona wysyłała mu swoje wywiady i chwaliła się, co to nie ona, a on zarzucił jej, że wyskakuje już z lodówki. Iwona miała się obrazić i usunąć Waldka ze znajomych na Facebooku, mówiąc, że mężczyzna zionie jadem. Waldek zarzucił Iwonie także, że jej w programie udawała miłą i skromną, a chodziło jej tylko o lans, jak wielu osobom. Dodał, niestety nie powiedział komu jeszcze, ale pewnie możemy się domyślić, kogo widujemy najczęściej. Nazwał ją także aktoreczką. Fakt zapytał jednak obie strony, co sądzą. Iwona stwierdziła, że Waldek nie ma zagrożeń tylmeństwa, tłumacząc jego zachowanie odrzuceniem przez nią jego zalotów. Gdy myślał, że mnie zdobędzie, był bardzo miły, a jak mu się nie udało, to zaczął wylewać na mnie pomyje. Wygląda na to, że relacje między uczestnikami są napięte, zwłaszcza, że stronę Waldka trzymają także Bożena, Basia i Władek P. Nie wiadomo, czy któryś z uczestników wspiera Iwonę, ale jak to powiedział Paulo Coelho, zwycięzca jest sam. Jak myślicie, kto ma rację? Iwona czy Waldek? Dajcie znać w komentarzach.